Ostatnio u mojej żony pojawił się problem. Usłyszałem takie zdanie i poczułem wyraźny skurcz. Gdzieś tak w okolicach wątroby albo trzustki. Ponieważ moje trzewia mi podpowiedziały, że ten człowiek nie bardzo rozumie, bo skoro ostatnio u mojej żony pojawił się problem, to ten mężczyzna, kandydat na mężczyznę, nie do końca jest świadomy, że u kobiety nie pojawia się problem. Kobieta to nie jest samochód, gdzie od czasu do czasu pojawia się jakiś problem. Nie, kochani, posłuchajcie, bo jesteście w błędzie. Kobieta to nie jest coś takiego jak samochód, który od czasu do czasu się zepsuje. U kobiety nie pojawia się problem. U kobiety problem jest cały czas. Drodzy panowie, zapamiętajcie, u kobiety problem jest cały czas. Wielkość tego problemu, sposób w jaki nabrzmiał, czy on pulsuje, czy on pączkuje, czy on dodatkowo nie wydziela jakichś innych jadów, aromatów, to jest zupełnie inna sprawa, ale problem u kobiety jest cały czas. Problem u kobiety polega przede wszystkim na tym, że jest z tobą, bo jeżeli jest z tobą, to znaczy, że ona ma problem. I ten problem polega na tym, że gdyby była bez ciebie, to by tego problemu nie miała. I dlatego, drodzy panowie, ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia, ale jeżeli to pojmiecie, to wasze życie może stać się, może nie pasmem szczęścia, ale od czasu do czasu może się wydawać całkiem ułożone. Jeżeli przyjmiecie, że kobieta zawsze ma problem, tylko nie zawsze go wyciąga na światło dzienne, nie zawsze go ukazuje. Ten problem jest jak, u katolików to się nazywa grzech pierworodny. To znaczy kobieta się z tym po prostu rodzi. Jak się z tym urodziła, to ona to posiada. Posiada problem i twoją rolą nie jest polerowanie tego problemu. Nie, tu nie o to chodzi, żeby ten problem błyszczał i świecił. Nie, twoją rolą jest przygłuszenie tego problemu na tyle, żeby twoja kobieta mogła spokojnie spać, spokojnie jeść, spokojnie doczekać do momentu, kiedy pojawi się hormon folikulotropowy i wtedy ten problem nie ma najmniejszej szansy zostać niezauważony. Są jeszcze inne hormony, które kobieta wydziela, które w połączeniu z tym problemem tworzą tragedię. Ale to nie chodzi o to, żebyś ty patrzył na kobietę jak na chorego osobnika. Ty masz popatrzeć na kobietę z zachwytem, że ona to wszystko wytrzymuje i na dodatek jeszcze ciebie. Ty masz popatrzeć na kobietę z zachwytem i z taką głęboką wdzięcznością, że nie urodziłeś się kobietą, bo ty byś też to przeżywał. I dlatego, drogi facecie, drogi samcze, drogi mężczyzno, życzę ci, abyś ty w swojej głębokiej wierze, że kobieta to jest anioł, to jest wcielony anioł, pozostał i nie zmieniał tej wiary. Ona bardzo ułatwia zminimalizować twój problem.